Pokój Tobie. 13. niedziela zwykła. Przed nami Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Mogą szokować te słowa. Przecież każdy z nas szczególnie odkrywa to się chyba, myślę, w sakramencie małżeństwa, kiedy współmałżonek chce usłyszeć, że jest kochany. Nieraz żony przychodzą do męża z pytaniem: czy ty mnie kochasz? Małe, drobne gesty miłości, które by o tym świadczyły. A dzisiaj Chrystus pyta, czy naprawdę jestem na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy twoje duże i małe wybory świadczą, że jestem gdzieś tam, może pomiędzy? Bo chcę być na pierwszym miejscu. Wtedy, kiedy będę w twoim sercu na pierwszym miejscu, będziesz umiał kochać swego małżonka, dzieci, proboszcza, współpracowników. W pierwszym czytaniu dzisiaj poznajemy bogatą szułamitkę, która otwiera dom przed prorokiem i nie chce niczego w zamian. Wie, że to jest człowiek sprawiedliwy, Boży mąż. Dlatego otwiera przed nim dom. Któregoś dnia Elizeusz pyta ową kobietę: co chcesz, abym ci uczynił? Ona po prostu bezinteresownie pokazuje pomoc prorokowi. Czy stać mnie na taką samą postawę bezinteresowności względem mojego Pana? Święty Paweł w drugim czytaniu powie, że właśnie zostałem zanurzony w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, dlatego niczego nie muszę się obawiać, bo On powołał mnie do wieczności i chce, abym razem z Nim tam był. Do zobaczenia.